5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Brusobiegi Sławskie, z nami Miłosz Golik, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry. Wychowanek pana Andrzeja Orłowskiego. Biegliśmy w lesie, nie był w ogóle zacieniony odcinek i bardzo trudno się biegło, skwar z nieba, ale daliśmy radę. Zawodnicy pewnie przed wiedzą mniej więcej, jaka jest temperatura, pewnie nawet wiedzą kilka dni przed biegiem, jak to będzie wyglądało. Do takiej temperatury trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Nie ma jakiegoś szczególnego przygotowania, należy dużo wody pić przed biegiem, pamiętać o nawodnieniu w czasie trasy. No i zachować zdrowy rozsądek, na pewno nie biec na maksimum możliwości od początku, bo to się zwykle źle kończy. Po pierwszym okrążeniu chyba biegłeś w pierwszej trójce czy piątce, tak? Dobrze widziałem? Tak, pierwsze okrążenie prowadziłem w sumie do połowy drugiego okrążenia, ale niestety zawodnicy z Ukrainy pokazali klasę, po prostu, że tak powiem, przewieźli się za mną i od drugiego okrążenia już uciekli. Nie było po prostu szans z nimi biegać w takich warunkach. No ale nie chciałem się ustawiać za nimi od pierwszego okrążenia, ponieważ wiedziałem, że chcą wyczuć, na jakim poziomie mogę to pobiec, więc pobiegłem dosyć mocno pierwsze okrążenie, żeby ich sprawdzić, na ile oni są w stanie pobiec. Okazali się mocni. Okazali się mocni, niestety, ale większość z nich, jak nie wszyscy, byli po prostu starsi ode mnie. Kategoria wyższa albo dwie klasy wyższa. Czyli w trakcie biegu trzeba obierać jakąś taktykę, rozumiem? Tak, oczywiście trzeba obierać. Wiadomo, to jest bieg rekreacyjny. Jestem poza sezonem, przyjechałem na wakacje i po prostu chciałem zobaczyć, w jakim miejscu jestem, żeby z tego miejsca po prostu zacząć się przygotowywać do sezonu docelowego, który dopiero następuje w październiku, listopadzie. Jesteś zadowolony ze swojego startu? Tak, jestem zadowolony. Niestety temperatura była zbyt wysoka, żeby mówić tutaj o bieganiu na jakiś wynik. Pobiegłem przeciętnie w granicach swojego treningowej prędkości, więc jestem zadowolony. Zanim pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, gdzie masz stypendium, będziesz brał jeszcze udział w jakichś zawodach tutaj w kraju? Nie mam jakichś większych planów, ale wiem, że za tydzień jest bieg Włosowej Jesieni, na który wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Nasz klub go organizuje i tam na pewno pobiegnę w celach rekreacyjnych. Brałem udział we Wschowie w biegu Biegam i Pomagam. Byłem w roli organizatora, niestety nie biegałem. Zajmowałem się elektroniką.